Skąd wiadomo, że to jest ten właściwy moment? Jak to rozpoznać? Czy już mamy wszystkie potrzebne elementy? Czy to jest dobry moment, żeby zacząć nagrywać, zacząć realizować nasz muzyczny pomysł, zacząć publikować i upubliczniać swoją działalność? Podzielę się teraz z Wami wiedzą tajemną, którą zdobyłam. W trakcie tej drogi odkryję przed Wami niesamowite informacje. Witajcie. Nazywam się Basia Boyd, jestem wokalistką, autorką piosenek. Piszę, komponuję, prowadzę różnorodne projekty edukacyjno-muzyczne, a od jakiegoś czasu również trochę vloguję. I właśnie zastanawiam się nad tym, jak to się dzieje, że zastanawiamy się tak długo nad okolicznościami, nad tym, czy jeszcze powinniśmy coś zrobić, wymyślić. Wiecznie padamy ofiarą takiego myślenia, że to jeszcze nie jest dobry moment, że może trzeba jeszcze to przemyśleć, zastanowić się, jeszcze tu dokomponować, tam doukładać, tu się spotkać, z tym porozmawiać, tu dokupić trochę sprzętu. Noż kurczę, i zauważam, że ja sama po prostu teraz, nawet w tym momencie, padam nadal ofiarą tego myślenia i takiego fałszywego przekonania, że czegoś brakuje jeszcze, coś trzeba zrobić najpierw, żeby zacząć. Rozmawiałam nawet dzisiaj z Kamilą Dałksz, którą bardzo gorąco pozdrawiam, jest wspaniałą wokalistką i autorką piosenek, o tym, że w tej chwili w internecie jest masa wszystkiego. Ludzie publikują, vlogują, udostępniają, nagrywają, że to jest w dzisiejszych czasach tak proste, że jeżeli się tego nie robi, jeżeli nie działa się aktywnie, regularnie, to po prostu zostajemy bardzo, bardzo mocno w tyle. I że tak naprawdę najważniejszą rzeczą w działaniu jest regularność. Regularność, systematyczność i udostępnianie, nagrywanie rzeczy, które na początku są na 3, potem na 3 z plusem, potem na 4, potem zaczynają nas trochę satysfakcjonować. I właśnie o to chodzi, żeby dojść do tego etapu, kiedy w końcu zaczniemy być w miarę zadowoleni, bo to jest niemożliwe, żeby być zadowolonym na początku. Na przykład ja tutaj teraz, o, nagrywam do Was, kupiłam sobie jakiś taki aparacik, który mi tu świeci, tu trzyma, tu nagrywa, tu rejestruje, ale co, nie mając tego aparaciku, nie mogłam do Was mówić wcześniej? No mogłam. Dlaczego tego nie robiłam? Dlaczego mówię do Was teraz w tak dużej odległości czasowej od tego, kiedy nagrywałam swoje vlogowanie poprzednim razem? Nie wiem, bo cały czas mi się wydaje, że a tutaj jestem trochę zmęczona, a tu jeszcze najpierw zrobię to, bo to jest ważniejsze, a tu z kimś porozmawiam, się czegoś dowiem, żeby nagrać, żeby upublicznić, żeby ruszyć, żeby zacząć. I to jest ta wiedza tajemna, słuchajcie, odpowiedź na to pytanie, co jest potrzebne, skąd wiadomo, że to jest właściwy moment, żeby coś nagrać i zrealizować jakiś swój artystyczny plan. Nic, nic nie jest potrzebne, jest potrzebna tylko decyzja i działanie. Decyzja i ruch, ruch. Działanie to jest ta okoliczność, której nam ciągle brakuje, żeby ruszyć z miejsca, żeby zacząć. Chęć, decyzja, ruch, działanie. Tyle. Nic więcej. Bardzo Wam gorąco wszystkim tego życzę, żeby wszystkie pomysły nie czekały na jakieś nie wiadomo jak rozbudowane idee i koncepcje, tylko się realizowały w toku od zaraz. Sobie tego życzę. Żebyśmy za kilka dni mogli usłyszeć się znowu. Nie dlatego, że nastały jakieś tajemne okoliczności, tylko dlatego, że tak zdecydowałam.